Dzień Dziecka to wyjątkowy dzień roku. Place zabaw, boiska, hale sportowe i widowiskowe stają się miejscem radosnej zabawy. W Słubicach obchody Gminnego Dnia Dziecka 2024 ściągnęły na jeden z obiektów Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji całe rodziny. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonali burmistrz Słubic Marzena Słodownik oraz dyrektor Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury Przemysław Kark. Dzisiaj jest szczególny dzień, bo to jest szczególny dzień nie tylko dla dzieciaków, dla nas wszystkich, bo każdy ma w sobie to wewnętrzne dziecko i nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia je odkrywajmy. Ja często sobie o tym przypominam, kiedy patrzę na stare fotografie, kiedy byłam dzieckiem i jednocześnie bardzo lubię wracać do marzeń, bo one jakby stanowiły coś, co jest tylko moje. Idąc tutaj patrzyłam na dzieciaki bawiące się i przypomniała mi się taka piosenka, kiedy dziecko płacze, płacze cały świat. A dzisiaj mamy tutaj miejsce pełne radości. To mogę powiedzieć śmiało, kiedy dzieci się cieszą, cieszy się cały świat. No wszystko dla naszych milusińskich, tak? Wiadomo, że Dzień Dziecka jest takim szczególnym. Musimy je kultywować, musimy to, co dobre, przenosić na nasz wspólny plac, tak żeby, o właśnie, widzieliśmy, przejechały szczęśliwe dzieci. Także bawmy się, zapraszam Was wszystkich, bawmy się, śpiewajmy, tańczmy, oglądajmy swoje dzieci, swoje wnuki, ale również ważne jest to, żebyśmy my sami siebie szanowali i żebyśmy również my siebie kochali. Kochajmy w sobie to wewnętrzne dziecko. Miejsce, które przede wszystkim jest w plenerze, jest zielono, jest przestrzeń. Bardzo się cieszymy, że to już kolejny Dzień Dziecka i pozwólcie Państwu, że złożę serdeczne życzenia tym najmłodszym, tym nastolatkom, tym wszystkim, którzy już się czują też młodzieżą. W sumie każdy z nas był kiedyś dzieckiem, więc wszystkiego dobrego dla Państwa, dla tych młodzieży, która tutaj się spotyka, dla tych dzieci. Bawmy się, cieszmy się, bo to jest ważny moment. Mamy bardzo dużo atrakcji na dzisiaj przygotowanych, dużo występów, oczywiście nasze lokalne grupy. Mamy też zaproszony teatr, który będzie dzisiaj po południu cieszył i bawił naszych najmłodszych. Za mną dmuchańce, które cieszą się oczywiście ogromną popularnością. Można coś zjeść, można się dobrze bawić. Święto Holi, także będzie dużo kolorów. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jednym z najbardziej oczekiwanych przez dzieci i nie tylko punktów obchodów Gminnego Dnia Dziecka w Słubicach było Święto Kolorów, czyli wyrzuty kolorowych proszków Holi. Chłopaki, widzę, że tu nieźle, nieźle idzie. Jak się bawicie? Fajnie. Jak tam? Fajnie? Tak. Fajnie. Fajnie. Dobrze? Dobrze. Dobrze. Fajnie. Pięknie. Fajnie. Dobrze. Jak tam? No dobrze. Bardzo dobrze. Fajnie. Fajnie. O. Bardzo fajnie. Super. Przypięto bardzo dobrze. Bardzo dobrze się bawię. A co najfajniejsze? Kolory. Tak. Zabawa. Dmuchaniec ten największy z małpą. Dmuchańce. Dmuchawce. Jeszcze na wszystkim nie byłem, więc jeszcze nie wiadomo. Dmuchańce. Wyrzut Holi jak będzie. Rzucanie się kolorami. Dawaj.
się rzucaliśmy piaskiem. To się mnie nafarbiła. Zbieranie worek. Ty. O. Się później wymienia. Te. Tak. A o, ja może lecieć? Co się potem? Potem się wymienia i dostanie się pełne. Wow, no to fajne. No to macie tego sporo. Tak. Stefanie. Kilkunastominutowe oberwanie granowej chmury w żaden sposób nie zburzyło radości uczestników wydarzenia. My dopiero przyszłyśmy. Już nie widzę, że coś. Gdzie te kolory? Nie ma na was. No my dopiero przyszłyśmy. Bo czekałyśmy tam, żeby przestał padać deszcz po prostu. No i co, a jakiś plan tutaj macie na ten pobyt? Tak. Znaczy jaki? Kupić wszystko, co jest. A gracie w coś? Tak. A w co? W kręgle nogowe. Rzucam woreczkami w puszki. Jakoś udaje się, udaje się? No, udaje się. Ile najwięcej wszystkie spadły? No, takie jeszcze dwa tam zostały. No, ale jest dobrze. No. Na scenie co kilkanaście minut pojawiali się kolejni młodzi artyści, śpiewając i tańcząc przy nieustającym aplauzie publiczności, którą w większości stanowili rodzice. Tego pięknego dnia mogliśmy podziwiać występy przedszkolaków ze słubickich przedszkoli, studio tańca Light Style Crew, scholę Jerzyki, była także Frajda, Rytmos Kids, studio tańca Bohema, atelier taneczne Janicka Patrycja, Ala Radkiewicz, studio piosenki Smok Słubice, Stasiu Szewieliński, Dance School Ginger, West Side People, Marcel Stachelski, solistki zespołu Rytmos. Ponadto pokazem Football Freestyle zadziwił wszystkich Dawid Ziomek, a spektakl teatru Pana O mocno zaangażował najmłodszą publiczność. A jak się bawią dorośli na Dniu Dziecka? Jak dzieci. Okay. Jak dzieci. A jakieś szczególne atrakcje? My jesteśmy tutaj głównymi atrakcjami. Gwiazdy numer jeden. Gwiazdy numer dwa. Narodzone, wyskakane i kolorowe. Bardzo fajnie, rodzinnie. Widzę, że tu kolorowo, nieźle. Tak. Jak co roku proszki w ruch. Także świetna zabawa. Chłopaki, jak się bawicie? Równolegle z obchodami Gminnego Dnia Dziecka na bocznym boisku Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na płycie głównej obiektu trwał turniej Kinder Cup Skrzatów, Żaków i Orlików w ramach festiwalu Sport bez Granic Dzień Dziecka na Sportowo pod patronatem burmistrza Słubic. Naprawdę na obiektach Słubickiego Ośrodka Sportu staramy się po prostu promować aktywność ruchową na świeżym powietrzu. Dzisiaj taki wyjątkowy, szczególny dzień, Dzień Dziecka. W związku z tym, żeśmy zaproponowali dla naszych mieszkańców, UKS-ów i klubów sportowych z terenu nie tylko gminy, ale i również i powiatu Słubickiego. Oczywiście trochę dalej, bo 33 zespoły rywalizujące festiwalu piłkarskim z okazji Dnia Dziecka. 33 startujące zespoły, ponad 400 zawodników. No jest to bardzo fajne po prostu wydarzenie. Cieszy nas bardzo, że z tymi zawodnikami, tymi młodymi zawodnikami przychodzą zawsze rodzice i dziadkowie. I to jest wartość dodana do tego przedsięwzięcia. Ja się bardzo cieszę, że właśnie w ten sposób promujemy piłkę nożną na naszym obiekcie, a dzieci mają możliwość spędzenia wolnego czasu na naszych olimpijskich obiektach. I niech tak dalej będzie.
Jeżeli chodzi o dzisiejsze wydarzenie, to już taka tradycja, po raz ósmy organizujemy festiwal z okazji Dnia Dziecka. Co roku gra od 30 do 36 zespołów w tym festiwalu. I myślę, że jest to mile spędzony czas, zwłaszcza, że w tych trudnych czasach pogodowych dzisiaj pogoda naprawdę nam dopisała. Myślę, że do końca będzie słonecznie i poznamy zwycięzców tegorocznej edycji festiwalu z okazji Dnia Dziecka. Bardzo dobra współpraca z Słubickim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji powoduje, że ósmy raz już gramy na obiektach Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a za dwa tygodnie będziemy mieli wyjątkowe wydarzenie, bo organizujemy jubileuszowy 250. turniej organizowany w ramach programu piłkarski Laur. Wystąpi 16 zespołów, takich już markowych, najlepszych praktycznie na naszym terenie i z województwa zachodniopomorskiego, z Wielkopolski, więc myślę, że też będzie dobra zabawa podsumowująca te kilkanaście lat pracy z dziećmi i z młodzieżą. W kategorii skrzatów pierwsze miejsce zajęła Akademia Piłkarska Warta Gorzów Wielkopolski, druga była Akademia Towarzystwa Sportowego Celuloza Kostrzyn nad Odrą, trzeci Zjednoczeni Przytoczna. W kategorii żaków wygrała również Akademia Piłkarska Warta Gorzów Wielkopolski, druga była Słubicka Akademia Piłkarska Apis Słubice, trzeci Uczniowski Klub Sportowy Polonia Słubice. W kategorii orlików wygrała GKS Kłodawa przed PAP Bosko Sulęcin oraz Ilan Komrzepi. Wyróżniono także najlepszych strzelców bramek, najlepszych bramkarzy oraz trenerów. Wszystkim gratulujemy! Kolejne wydarzenie związane z obchodami Gminnego Dnia Dziecka miało miejsce 4 czerwca w Urzędzie Miejskim w Słubicach. Była to niezwykła akcja inicjująca kolejny etap wsparcia Michałka Bienia, który tego dnia na godzinę symbolicznie objął Urząd Burmistrza Słubic. Pomysł nasz wewnętrzny. Oczywiście fajnie, że się wszyscy zaangażowali. Nie spodziewałam się, że będzie tyle osób dzisiaj. Także bardzo dziękuję Słubiczanom i wszystkim osobom zaangażowanych. Chodziło o to, żeby Michałka uhonorować, żeby pokazać, że jest takie dziecko, które wymaga pomocy. Pomyśleliśmy sobie o tym, że przez godzinę Michałek może być włodarzem miasta. Zainicjowaliśmy tę akcję i zaprosiliśmy go do gabinetu burmistrza, gdzie zasiadł na fotelu burmistrza, gdzie dostał od nas podarunki, a jednocześnie dzisiaj też jesteśmy na konferencji prasowej, podczas której opowiadamy, w jaki sposób chcemy Michałkowi pomagać. Zgłasza się do mnie, do nas, do urzędu, ale nie tylko, również do Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, bardzo dużo ludzi, którzy mają pomysły na przeróżne akcje i eventy. Chcemy to wszystko zebrać w jedno. Myślę, że na początku lipca zrobimy spotkanie
spotkanie ze wszystkimi grupami, osobami, które chcą się angażować, tak żeby połączyć to w taką jedną grupę Słubickie Anioły. Czy ona się tak będzie nazywała? Jeszcze nie wiem, natomiast roboczo się tak nazywa. I tutaj chcemy sobie chcemy wszystkim zaproponować, żeby wszystkie te eventy, akcje zebrać pod jednym szyldem i zrobić je od sierpnia do września, tak żeby przez ten czas zbierać bardzo intensywne pieniądze na leczenie Michałka. Dalszą częścią tego wydarzenia była konferencja, podczas której podjęte zostały rozmowy o kolejnych krokach wsparcia dla Michałka. Do działań wspierających Michałka włączyła się także zwyciężczyni The Voice Kids oraz finalistka amerykańskiego Got Talent Sarah James. Ja przede wszystkim zaznaczę tutaj to, że jestem tutaj po to, aby otworzyć Państwa serca i żeby skłonić więcej ludzi do pomagania w tej akcji. Do uzbierania mamy jeszcze 11 milionów, co jest bardzo, ale to bardzo wielką kwotą. Dlatego ja po prostu swoją osobą zachęcam wszystkich i skłaniam też ludzi w moim wieku bardziej, moich grupy odbiorców do tego, żeby pomagać, żeby wpłacać pieniążki, żeby udostępniać, lajkować na tyle, ile możemy oczywiście pomóc, to róbmy. Dokładnie tak. Prezes Promet Cargo, pani Magdalena Ciszek-Kozłowska, przedstawiła propozycję wyjścia z akcją pomocy dla Michałka poprzez jeden z popularnych seriali telewizyjnych. Chcieliśmy tutaj, przekazując z kolei na licytację, dzień na planie zdjęciowym popularnego serialu, polskiego popularnego serialu na Wspólnej, chcieliśmy dać coś ekstra, coś, co właśnie znają wszyscy w Polsce. Czyli no myślę, że czy lubimy, czy może mniej lubimy, czy oglądamy, czy nie oglądamy, ale jest to serial bardzo znany w Polsce. I wystawiając właśnie na licytację ten dzień na planie zdjęciowym, chcemy poprzez jego udostępnianie linka właśnie do tej zbiórki, do tej licytacji, która będzie na Allegro od jutra już, od dnia jutrzejszego, chcieliśmy po prostu, aby dotrzeć do jeszcze większych po prostu zasięgów, tak? Do jeszcze większej grupy odbiorców, czyli poszerzyć te po prostu zasięgi. Dzisiaj się wydarzyło mnóstwo niespodzianek. Michał jest bardzo przejęty, przeżywa. No my jedynie co, to możemy podziękować, tak, za to wszystko, bo to, jak wiem, to jeszcze nie koniec. To jest dla nas ogromna promoc, tak samo jak tutaj prosili o udostępnienia, także ja też proszę o udostępnienia, żeby zrobić Misiowi jak największe zasięgi. I, no i co ja mogę? Tylko podziękować pani burmistrz całym Słubicom za to właśnie, co się tutaj dzisiaj wydarzyło, tak. Mam nadzieję, że dzięki temu się uda uzbierać do końca tą całą kwotę. Gminny Dzień Dziecka 2024 to nie tylko przedstawione w tym materiale wydarzenia, ale także wiele innych, które działy się m.in. w sołectwach, jak również Wędkarski Dzień Dziecka zaplanowany na 8 czerwca. Jednak z tego ostatniego wydarzenia przygotujemy dodatkowy materiał filmowy.